Cześć, poniedziałek, godzina 16, czyli y, Audycja Kikowna na Telegram News Radio. Witamy Was bardzo serdecznie 11 stycznia 2021 roku. Cześć. Michał Gudka i Przemek Grudzki, jesteśmy, jesteśmy z Wami od 16 do 17. Co prawda mm, nie grała, wyjątkowo. Premier League ten, ten weekend, ale za chwileczkę ta machina ruszy, ona się rozpędzi. Spokojnie, wszystko To wróci. był tylko chwilowy postój w pit stopie. Trzeba było wymienić opony, zatankować i możemy jechać dalej. Natomiast, pani Michale, działy się ciekawe rzeczy w FA Cup, czyli rozgrywkach, które wyjątkowo lubimy, bo to są te rozgrywki, o których gazety na wyspach robią rozliczne materiały typu, no zresztą nie tylko na wyspach, bo i w Polsce. Mieliśmy przykład Stali Sanok słynnej chociażby. Tak, tak. Czy stolarz zatrzyma gwiazdora zarabiającego 200 tysięcy funtów? I to się zawsze dobrze niesie, dobrze sprzedaje. Lubimy to. Furorę robi, od tego chciałbym zacząć, zdjęcie jednego z kibiców, który wrzucił Gareta Bale'a. Oglądanego od siebie z okna z własnego mieszkania. Nie, w niezły viral to wpadło w internecie. Tak, kibic ósmoligowego Marine, które miało zaszczyt, tak to trzeba nazwać, zagrać z Tottenhamem. Przegrało 0 do 5, to jest naturalna kolej rzeczy, często w takich rundach, ale. No, facet mógł z własnego parapetu y, usiąść i obserwować Garetha Bale'a. Jeszcze podłapał to sam Gareth Bale, który tylko z emotką takiego, m, takiej machającej dłoni podał to dalej, i tam widziałem, że kilkadziesiąt tysięcy podanych dalej wpisów, i w sumie tam prawie pół miliona lajków na Twitterze samym, więc. Y no to się gdzieś w ten cały folklor wpisuje, bo, bo to są zawsze mecze, no takie Marine ma przeżycie na, na całą swoją historię, no gra na ósmym poziomie ligowym, pewnie nikt o, o nich do tej pory nie słyszał, przyjęli piątkę od Tottenhamu, ale ten, ta magia Pucharu Anglii, ten folklor Pucharu Anglii, jak to się często nazywa, jest y, przez takie historie cały czas podsycany i jest, no mimo tego, że no nie było sensacji, to jakaś y, cząstka romantyzmu w piłce zostaje poprzez chociażby takie starcia. Trenerzy tych dużych klubów boją się takich potknięć spektakularnych, które będą im wypominane latami. Na pewno tak będzie w przypadku Marcelo Bielsy. Jego Leeds United przegrało 0-3 z Crawley Town, słynnym na cały świat zespołem. I oczywiście dla Crawley to jest super historia, natomiast dla Leeds, które w tym sezonie potrafiło toczyć wyrównany bój, na przykład z Liverpoolem w Premier League. To na pewno jest sprawa, która gdzieś jest plamą na honorze. Wiadomo, że to. Spojrzałem sobie na skład Lidz United w tym meczu. To nie był skład taki galowy, który mm -hmm. Marcelo Bielsa wystawiłby, gdyby to był mecz Premier League. Ale też umówmy się, no grali tam piłkarze e, zawodowi, e, piłkarze zarabiający bardzo dużo pieniędzy i kilka nazwisk też mocnych. Nie, nie ma się co oszukiwać. Tak, i później takie Crowley właśnie przychodzi do historii jako ten słynny giant killer, jak to się w Anglii nazywa, bo no, to jest jedna z największych sensacji, w ogóle w ostatnich latach w Pucharze Anglii. Mieliśmy jeszcze drugą taką, na trochę mniejszą skalę, kiedy Chorley szóstoligowe wyeliminowało Derby County. Derby przesiane przez COVID, tam dużna U23 i bez um, Wayne'a Rooney'a na ławce trenerskiej musiała zagrać, ale mimo wszystko wynik idzie w świat, jak to się określa. I no tak, to się później wypomina na pewno wszystkim trenerom, ale bardziej myślę, że to się zapamiętuje pozytywnie ze względu na, na takie crowley, na, na drużynę, która no nie miała prawa nawet przebywać na jednym boisku w innych okolicznościach z rywalem z Premier League, a tutaj jeszcze do tego sprawiła sensację. Mi się też podobało takie zderzenie a propos wirali społecznościowych. Starcie dwóch ideologów, tak zaczęto to e, gdzieś tam prześmiewczo nazywać, bo wyciągnięto taką rozmowę pomeczową menedżera Crowley. Już niestety nie pamiętam jego imienia i nazwiska, i dziennikarz pyta go, dlaczego w tym meczu zmieniliście ustawienie? Dlaczego tylko jednym napastnikiem? A ten trener tak myśli, myśli, mówi, chcieliśmy wygrać to spotkanie. A dlaczego pan dokonał takich zmian w trakcie? A facet znowu myśli, myśli, mówi, nie wiem. I dlatego takie zderzenie z Marcelo Bielsą, który robi 50-minutowy wykład i tę taką decyzję taktyczną by nam rozłożył na czynniki pierwsze. Jednak prostym facetem, który pewnie trenuje z pasji, nie. niekoniecznie jest to jego nawet podstawowe, życiowe zajęcie. To jest właśnie to, za co, za co FA Cup kochamy. Oczywiście przed nami mecze Premier League. One się rozpoczynają już we wtorek. Mocno napięty ten kalendarz, prawda? Tak, bardzo. A my będziemy sobie dzisiaj rozmawiać z wami o, o pytaniach. Będziemy starali się odpowiadać na pytania, które wrzucałem na swoje konto facebookowe. Przyszło ich sporo. Nigdy w tej kwestii nie zawodzicie, czy to są, e, czy to jest poniedziałek, piątek, czy niedziela, to jesteście w stanie wysłać dużo ciekawych pytań i bardzo mnie to cieszy. Pytanie na rozgrzewkę. Czy Aston Villa, pyta Piotr Landyczkowski, po świetnym początku wróciła już na stałe na swoje miejsce, czyli środek tabeli. No zobaczymy, bo nie zobaczymy Aston Villa w najbliższej kolejce. To jest to e, o czym trzeba na pewno powiedzieć. Mamy wywrotki terminarzowe w tym momencie dość ostre, bo mecz Aston Villa z Tottenhamem się nie może odbyć, dlatego upychany jest mecz, który by zalegał Tottenhamu z Fulham przez to Fulham nie gra w piątek kolejka następna rusza dopiero w sobotę, a Aston Villa nie gra w sobotę, tylko gra w niedzielę w niedzielę o 13.00. zobaczymy, no to jest sezon, gdzie po pierwsze, dotychczasowy przebieg nam pokazuje, że Ferowanie wyroków po dwóch, trzech tygodniach potrafi się mocno przeciwko nam obrócić. A po drugie, no teraz ma taką wymuszoną przerwę zespół Aston Villa i nie wiemy w ogóle w jakiej formie będzie. Do tego wydaje się, że tak, że wrócił na swoje miejsce ten zespół, że ten klub nie po to tyle zainwestował tak naprawdę w dwa ostatnie letnie okna transferowe, bo ten zaciąg po awansie był bardziej może w ilość niż w jakość. Tego lata poszli zdecydowanie bardziej w konkrety i to było 5-6 nazwisk które zdecydowanie poprawiły pierwszą jedenastkę, no bo ten klub nie chce szybko wracać do Championship, bo wiemy, jaki jest jego status na wyspach, więc myślę, że sygnały są jak najbardziej optymistyczne, że Aston Villa będzie patrzyła tak od 10 miejsca wzwyż w nadchodzących latach, ale może tak być, że w ciągu najbliższych kilku tygodni ten dołek formy jednak piłkarze Dina Smitha złapią, bo też nawet nie wiemy, kto dokładnie jest zakażony, jak też ci piłkarze będą później wracali po COVID-19 do formy. W tym momencie naprawdę ten sezon zaczyna troszkę skręcać w takie ryzykowne tory. No i też e, słusznie zauważyłeś, że tutaj te teorie bardzo no, szybko się przeterminowują, nasze, tak. nasze teorie, więc e, w tym sezonie musimy grać wyjątkowo na alibi, być bardzo ostrożni w, w ferowaniu wyroków w swoich sądach, a Stonbilla w tej chwili jest oczywiście w okolicach środka tabeli, ale jeśli weźmiemy pod uwagę, że ma jeszcze dwa mecze do rozegrania i ma 26 punktów, tyle samo co Chelsea, e, West Ham United, e, trzy oczka straty zaledwie do Evertonu. Mm, trzy punkty straty do czwartego w tabeli Tottenhamu, więc dzisiaj mówienie, że ktoś jest w środku tabeli, to tak naprawdę ten ktoś jest bardzo ligi, blisko Ligi Mistrzów. E, tutaj, tutaj co do tego nie mam, nie mam wątpliwości. Pytanie z zupełnie innej beczki. Grzegorz Polański. Jak wam się pracuje w Niła z Radio? Fantastycznie. Najlepsze miejsce e, do pracy na świecie. E, mam nadzieję, że teraz na górze, gdzie siedzą wszyscy nasi szefowie, ta, ta audycja leci. To ja odpowiedział na pierwszą część. E, które media, ale tak już serio teraz, bo to jest, ta druga część jest ciekawsza które media dają najwięcej satysfakcji w pracy dziennikarza sportowego, radio, telewizja, portal, gazeta, czy jest sens porównywać te różne światy? Porównywać chyba nie, tak bym powiedział, natomiast one są w jakiś sposób komplementarne i wydaje mi się, że znaczy, trudno, myślę, że trudno jest mówić i jednocześnie pisać, Troszkę ten świat się zmienił, w sensie, że dziennikarz bardziej musiał, musiał zostać takim multimedialnym kombajnem. Kiedyś był stricte dziennikarz prasowy, no nie wiem, ja się wychowałem na dziennikarzach typu Janusz Atlas czy Paweł Zarzeczny. Paweł akurat wchodził do Ligi Plus, gdzie tam swoje barwne bomoty przedstawiał, ale Janusz Atlas to było typowo zwierzę gazetowe, który potrafił napisać, był skotliwy felieton i potrafiłby napisać felieton na temat zielonego sukna na tym stole i gwarantuje wszystkim, że on byłby że on byłby ciekawy. Natomiast każde z tych, każda z tych rzeczy buduje inny rodzaj Twojej marki dziennikarskiej. Ja osobiście w ostatnim czasie po komentowaniem premier League, no bo to jest jak zawsze na pierwszym miejscu, tego, tego nic nie strąci, to jednak, jednak bardzo polubiłem radio i najwięcej satysfakcji sprawia mi podcast futbol i, i cała reszta. Z całym szacunkiem dla naszego projektu Kików, mhm. ale może tak, żeby nie podawać dwóch przykładów ze świata angielskiej piłki, to... Tam jest trochę jednak inna ro rozmowa, bo to jest taka rozmowa bardziej bardziej o życiu. No i zdecydowanie też widać, że dzisiaj te formy audio i wideo biorą górę i no, pewnie dużo więcej osób tak strzelam, posłucha chętniej podsumowania kolejki, na przykład w audycji Kików, niż przeczyta w tekst w takiej formie. Tak mi się dzisiaj wydaje. Też patrzę po swoim pokoleniu, po pokoleniu, w jakim ja się wychowywałem, ale na no, tych światów. Ja nie umiem porównywać, bo to jest trochę tak, jak mówisz, jest się takim kombajnem, i później jak sobie ostatnio liczyłem takie podsumowanie roku, ile czego zrobiłem, to tak mi wyszło, że po części robię trochę wszystkiego, bo i teksty, i właśnie mecze komentowane, i w, e, nagrania na nasz kanał YouTubeowy i audycje, bo mam e, z tobą kiko w poniedziałki, ale tutaj też w News Radio, mogę realizować swoją pasję, e, pasję, jaką jest NFL, i to jest moja audycja piątkowa, i to jest też e, super rzecz. Że jest na to przestrzeń, więc trochę naprawdę tych światów staram się staram się łączyć. No, mecze są na pierwszym miejscu i komentowanie, bo to jest też takie marzenie, moje dziecięce, żeby zawsze to, zawsze to było moje marzenie, żeby to, żeby to robić, ale chciałbym wierzyć, że wszystko sprawia mi jakąś satysfakcję, i sobie w tych przestrzeniach się jakoś odnajduję, ale to już się zdam na ocenę czytelników i słuchaczy, w czym ewentualnie. Wolą mnie posłuchać czy pooglądać, ale polubiłem zdecydowanie radio i myślę, że i sam też zacząłem bardzo dużo podcastów konsumować, bo jak trzy razy dziennie się idzie na kilkadziesiąt minut z psem na spacer, jeszcze sobie zawsze te podcasty przyspieszam, to jestem w stanie naprawdę kilkadziennie przyswoić i być ze wszystkimi swoimi na bieżąco. Wydaje mi się, że też bardzo ważne jest, żeby trochę od tej piłki się odkleić, także tak. te wszystkie seriale. Filmy, książki, różne yy, mądre. Czasami się okazuje na koniec, że nie tak bardzo mądre, jak nam się wydawało na początku, ale, ale warto, warto sięgać głębiej, bo to też są takie dla nas dobre, dobre punkty odbicia. Yy, a propos seriali, co sądzicie yy, o serialu Sunderland po grupę? pyta Sebastian Mulaczek. Do pewnego momentu, ja tak powiem króciutko, mi się podobał, później już, już trochę mniej. Mam wrażenie, że gdzieś ta, ta formuła nie do końca dojechała. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Być może, zastanawiam się, jak długo on będzie jeszcze tworzony i kontynuowany, bo e, może warto by pójść tropem innych klubów, bo nagle się okaże, że ten Sunderland się na 5 lat zagrzebał w Ligu 1 i to już taka historia trochę powtarzająca się. Jednak e, no, ten klub cały czas nie potrafi się wygrzebać z trzeciego poziomu ligowego. Podoba mi się pod tym względem, że można naprawdę z bliska zobaczyć, poczuć tą tkankę żywą tego klubu, jaką są też kibice lokalni, którzy. I to pokazuje też dużą siłę tego serialu. Widzisz faceta, który no, żyje tym klubem tak samo, kiedy on był w Premier League, a tak samo w trzeciej lidze. U nas się bardziej, tak zestawiając to z polską kulturą kibicowania, więcej kibiców przychodzi na mecze hitowe, a na mecze niższej ranki niekoniecznie stadion jest tak samo napakowany. A w Sunderlandzie nie ma zmiłu i 50 tysięcy ludzi walczy, dosłownie walczy o to, żeby przychodzić na. Trzecioligowy klub i bije się o te bilety, i to jest e, fajne ukazanie tego wszystkiego. Taki kamyczek do ogródka to jest moim zdaniem, tłumaczenie tego serialu, bo przy niektórych kwestiach po prostu skręcało mnie, bo jak ktoś, e, ktoś tłumaczy Concede in the added Time, jako bramkę w doliczonym czasie, e, tłumaczy, że dużna zrezygnowała z czasu doliczonego, no to widać, że po prostu zabrał się za to ktoś, kto nie ma, może. Takiego piłkarskiego, może, backgroundu, ale poza tym wykonanie i, i cała fabuła bardzo mi się podoba, tylko zastanawiam się, czy już po prostu nie doszła do ściany. Ciekawy jest ten wątek, który poruszasz, bo on też się odnosi do tłumaczeń książek. W pewnym momencie dla tego wydawnictwa w Polsce zaczęły coraz częściej sięgać po profesjonalnych dziennikarzy, ci z kolei zajęci swoimi obowiązkami nie za bardzo mieli na to czas. Ja przetłumaczyłem jedną książkę, biografię Sarah Alexa Fergusona i nigdy więcej tego nie zrobię. Po prostu szanuję wszystkich tłumaczy. To jest trudne, to jest ślęczenie. To, to, to jest tak naprawdę praca jak w fabryce przy, przy taśmie, a na dodatek trochę ta książka trzeba napisać na nowo. Natomiast wydaje mi się, że taki dziennikarz byłby dobry do konsultacji. Na koniec, tak. żeby po prostu przeczytać te wszystkie strony i, i zobaczyć, gdzie tam są ewentualnie takie kwiatki. Ja pamiętam, że biografia Patryka Barclaya, chyba, która ukazała się w książce, która ukazała się w Polsce José Murinho. To w tym polskim tłumaczeniu też na jednej z pierwszych stron przeczytałem takie coś, że zdobyli, że zespół zdobył mistrzostwo było takim zespole, który na pewno mistrzostwa nie zdobył. Ja tak sobie zacząłem się zastanawiać, o co chodzi. Chodziło o to, że po prostu oni wygrali championship. I to jest to samo w Sunderlandzie. Tam bardzo też Liga często... tłumaczona jest jako mistrzostwo. No i to są takie małe niuanse, które wtedy się człowiek cieszy, ale ja mam taką tak. specjalistyczną wiedzę, nikt tego, nikt tego nie wie, tylko ja to mogę wytłumaczyć. A tak jeszcze to... jakbyśmy musieli wchodzić, że Ligwanta to jest tak naprawdę trzecia, a Ligu to czwarta, to już w ogóle niektórzy by się pogmatwali. OK, kto póki co robi, pyta Artur Konieczny, kto póki co robi lepszą robotę? Frank Lampard czy Olegunar Solskjaer? To jest takie pytanie o nich osobno trochę, które się pojawia bardzo często w naszej audycji. Wiemy, że zdecydowanie gorszy czas ma teraz Frank Lampard. Wiemy, że Olegunar Solskjaer hmm, chyba taki pancerz na siebie trochę założył człowieka o specjalnej umiejętności wychodzenia z największych opresji, kiedy już się wydaje wszystkim, że on jest zwolniony, to on, to on się zbiera. Ostatnio akurat porażka w meczu derbowym z Manchesterem City w Pucharze Ligi. O tym meczu sobie też trochę porozmawiamy, ale, ale to są zupełnie inne prace. Wydaje mi się, że to tylko co ich łączy, to gigantyczna presja na, na wynik w obu, w obu tych klubach. No i to, że w tych klubach są bardzo szanowanymi postaciami. Tak więc e, ciężko tak naprawdę powiedzieć, bo dzisiaj ta liga zrobiła się taka, że jesteś tak dobry jak twój ostatni mecz i to Hasło się nigdy tak dobrze nie sprawdzało. No i tutaj w przypadku Lamparda musimy, musimy postawić minus. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że prędzej on straci pracę, ale on wygra dwa, trzy mecze, a Solskjaer przegra i będziemy mówić za 3 tygodnie na odwrót. No właśnie, bo to, co też wyszło po ostatnich tygodniach i słabszych wynikach Chelsea, to jest fakt, że ta dyskusja wokół Lamparda no, staje się zasadna, bo jednak dostał w pierwszym sezonie miał trochę taryfy ulgowej, bo był ten ban transferowy, bo odszedł mu Eden Hazard, bo trzeba było wpuścić do składu świeżą krew i trzeba uczciwie przyznać, że zrobił bardzo dobrą robotę, mimo tego, że go tam Kepa sabotował, albo miał mecze, miała Chelsea mecze, w których dominowała nad przeciwnikami i przypominam sobie takich kilka nawet, które sam komentowałem, czy z Newcastle, czy z Bournemouth i przegrywała 0 do 1, oddając mnóstwo strzałów prowadząc grę. No, ale dostał Frank Lampard transfery, dostał wszystkie nabytki, jakie chciał i do wszystkich praktycznie formacji. Więc zaczęliśmy od niego siłą rzeczy wymagać. Ta dyskusja jest zasadna, czy to jest wystarczająco dobry trener na klub o tych ambicjach i dla tak już napakowanej gwiazdami szatni. Ale też widzę, że idzie taki przekaz z Chelsea, że skoro ten kryzys, czy kryzysik się przydarzył. To warto dać Lampardowi okazję do tego, żeby też spróbował dużo z niego wyprowadzić, bo może się okazać, że to jest jednak dobry trener, a nikt mu nie dał nigdy szansy tego udowodnić. Więc myślę, że w ogóle w tym sezonie, też takim covidowym, trochę szalonym, mogą kluby wstrzymywać się z ewentualnymi decyzjami co do zwolni. No i tak jak mówisz, dzisiaj trzeba powiedzieć, że to Oleg Gunnar Solskier wykonuje lepszą pracę, ale tak myślę, że gdyby ktoś zapytał w połowie poprzedniego sezonu, kiedy Chelsea była w pierwszej trójce, czwórce, a United jeszcze na koniec stycznia było na miejscu siódmym, to zupełnie narracja byłaby, byłaby odwrotna. Więc myślę, że to też kwestia, przy której trzeba trochę wyhamować i, i ocenimy to wszystko na, na koniec sezonu bardziej miarodajnie. No, dzisiaj Solskie, ale. Ale dzisiaj a jutro to mogą być dwa różne światy. Zasadnie, że o meczu przeciwko Manchesterowi City, bo dużo głosów eksperckich się pojawiło i to nawet muszę powiedzieć, że Roy Keane takie wyważone miał nie, poglądy. Wiemy, że mówi o swoim byłym klubie, którego był kapitanem, z którym zdobywał trofea. Eee, taki ma kamyczek do ogródka, wrzucił Bruno Fernandesza że w tym meczu zawiódł. Tam powiedział takie bardzo fajne zdanie odnośnie Elika Kantony, że część ludzi porównuje go do Kantony, ale właśnie Kantona miał to do siebie, że w tych wielkich meczach to on brał wszystko na plecy, stawił kołnierzyk i, i jazda, i, i załatwiał sprawę. Ale to oczywiście nie może przekreślić absolutnie, jesteśmy od tego dalecy, dokonań Bruno Fernandesza na Wyspach, bo moim zdaniem to jest dzisiaj najlepszy piłkarz grający w Premier League. Ktoś się może ze mną nie zgodzić, ma do tego pełne prawo. Natomiast no, ten mecz pokazał yy, też bardzo dużą siłę City i to, że jak ktoś powiedział, oho, Manchester United to już jest na takiej dobrej drodze, żeby być lepszy od City, to myślę, że ma jeszcze dużo pracy do wykonania. A troszkę martwić może kibiców yy, Manchester United to, że to jednak kolejny taki mecz z yy, solidnym, bardzo przeciwnikiem z najwyższej półki. Po Lidze Mistrzów już widzieliśmy, że to niezadowolenie było ogromne po tym, jak ten sezon się w Lidze Mistrzów dla United zakończył, kiedy poważni rywale PSG i Lipsk wygrali dwa ostatnie spotkania i, i wyrzucili Manchester United za burtę. Teraz odpadnięcie z Pucharu Ligi też z mocną drużyną. W Lidze te wyniki przeciwko ścisłej czołówce są takie trochę w kratkę i to może ewentualnie kibiców martwić, bo mówiliśmy o solskierze, i chyba o to się dzisiaj wszystko rozbija, też Manchester United, że ten solskier pewnie nie jest aż taki zły, jak początkowo się mogło wydawać i jak wielu już go skazywało, ale on musi też pokazać, że takie przeszkody będzie pokonywał z Manchesterem United, że to będzie drużyna, która przebije się do walki o trofea, bo w poprzednim sezonie oni doszli do półfinału wszystkich rozgrywek, w jakich byli, zajęli miejsce trzecie w Lidze. No to teraz dobry trener z dobrą drużyną. Robi kolejny krok do przodu. I to musi pokazać w tym sezonie Olegu solskich, żeby chyba no, tak w pełni przekonać do siebie, do siebie wszystkich. I, no i ten mecz troszkę działa na niekorzyść Norwega pod tym względem, ale tutaj wydaje mi się, że też City, które wchodzi na wyższe obroty, okazało się przeciwnikiem trudniejszym, niż gdyby się te drużyny spotkały dwa tygodnie wcześniej, więc to jest wszystko bardzo od siebie też zależne. City to tak odnośnie jeszcze. Różnego rodzaju problemów. Ma problem z Sergio Aguero, bo tam był znowu kontakt z sobą zakażoną. No, to nie jest sezon Argentyńczyka, nie może jest cały czas. Jest rok? Argentyńczyka ma wrażenie. Ciągle coś, tak. jak, to się, jak to się mówi, i, i myślę, że Manchester City powinien zacząć rozglądać się za takim no, napastnikiem, który byłby kimś takim jak Jamie Vardy. Przy okazji wszystkiego najlepszego, panie Jamie, z okazji 34 urodzin, bo hasło Jamie Vardy, saving a party jest. Dzisiaj jak najbardziej uzasadnione i aktualne, w sensie wzięcia tej odpowiedzialności za, za zdobycze bramkowe w, na przestrzeni całego sezonu, tak jak po prostu dostarczał tego Aguero przez ostatnie lata. No to prawda, bo latami był trochę takim człowiekiem, który ok, miał swoje też problemy zdrowotne i często wypadał w Manchester City, ale wiedziałeś, że wróci i wróci w bardzo wysokiej formie. A teraz już pod znakiem zapytania. Stawiamy ten jego powrót do gry, bo, bo to za chwilę coś nowego się, się przytrafia. Wiemy, że jemu się kończy umowa i zobaczymy, co zrobi z tym Manchester City dalej. Myślę, że tak grzecznościowo e, dostanie jakąś ofertę Sergio Aguero, tylko też trzeba na to później z praktycznego punktu widzenia spojrzeć, jeżeli on będzie stawiał wygórowane żądania. Czy dzisiaj opłaca się Manchesterowi City kogoś takiego utrzymywać, który. No, tak powiedziałem, że to nie jest jego rok, ale rzeczywiście jemu byśmy przez ostatnie 12 miesięcy, nie wiem czy naliczyli 15 spotkań dla Manchesteru City, bo to się może nawet nie zsumować do, do takiej liczby. Także ktoś po kraju no, wymienia się, jak Erling Haaland, jak Kylian Mbappé, to musi być teraz cel, bo to nie jest przypadek, że Pep Guardiola przedłuża umowę do 2023 roku. E, musi dostać zapewnienie i pe, na pewno dostał takie zapewnienie Guardiola że powybiera sobie część nowych filarów do tej, do tej drużyny I, i Aguero i pozycja napastnika jak pokazuje ten sezon jest jedną z najbardziej newralgicznych w tym momencie w City, bo chyba już i Riyad Mahrez i Phil Foden i Kevin De Bruyne i Ferran Torres Gali na tej fałszywej dziewiątce i cały czas trzeba kimś kombinować, nie ma takiego rasowego napastnika z krwi i kości to jest wydaje mi się główny dzisiaj cel transferowy City, bo też nie jestem specjalnie zwolnikiem Gabriela Jezusa jako takiej jedynki nietykalnej w tej hierarchii środkowych napastników, w ogóle w jakimkolwiek klubie. Jest zbyt nierównym piłkarzem. To chyba nie wypali. Pamiętam, że był taki okres, kiedy City miało nadmiar bogactwa z przodu, bo był Aguero, był Edin Dzeko, był w pewnym momencie Mario Balotelli. I był tak, tam, jeszcze... Tak, tam Negredo się ta Tacy piłkarze się tam przeturlali przez ten klub. Ale to Dżeko to możemy powiedzieć, że to był naprawdę tak. napastnik pełną gębą. Czy grał w wyjściowym składzie, czy jako Joker, jako zmiennik wchodził, to, to to robił swoje. A propos napastników, to przed przerwą, krótką jeszcze jedna kwestia. Pojawiły się plotki o ofercie West Hamu za Arkamilika Czy to byłby dobry kierunek dla polskiego napastnika? Zaskoczony jesteś tym, że... West Ham United pozbył się takiego piłkarza jak, jak Sebastian Aller? Trochę tak. Myślałem, ja bardzo. Że, myślałem, że to stanie się później, bo trochę ten Aller był nierówny i trochę miał czasami takie muchy w nosie na boisku, były wały, takie mecze, w których on przechadzał się właściwie i, i też kiedy David Moyes tę drużynę przebudował, zmienił jej ustawienie, to okazało się, że ten Michail Antonio nagle super wypada jako, jako napastnik. Już piątą pozycję w życiu facet obskakuje i tutaj też Daje liczby, a Sebastian Ale po prostu chyba był mm, no, z, z źle dobranym piłkarzem do tego klubu. I trochę też o to zahaczyliśmy kilka razy w Kikofie, że to był właśnie ten typ piłkarza, na który kluby pokroju West Hamu zaczynają się łasić, a oni patrzą z góry na, na takie kluby, tak jak Felipe Anderson. Więc myślę, że to jest przykład tego. Nauczył się West Ham, jak nie prowadzić swojej polityki transferowej na przykładzie Alera. I na przykładzie Felipa Andersona. No, jedyne, co mnie dziwi, to fakt, że to się tak szybko wydarzyło, bo to półtora sezonu i przestali się w Londynie czarować. Milik y, też kwestia właśnie samego podejścia Arka Milika do takiego klubu, jakim jest West Ham, bo jak tam słyszymy o różnych innych kierunkach, takich potencjalnych jak na przykład Atletico, no to siłą rzeczy zapalać się lampka, że w West Hamie idziesz walczyć o, o mniejsze rzeczy i no, możesz się czuć nawet pokrzywdzony i zesłany w jakiś sposób do klubu tego pokroju. Wymieniało się Everton w lecie ze względu na Karla Ancelottiego. Pamiętam, że w którymś magazynie i wysokość Premier League Kamil Kosowski wrzucił propozycję Wolverhampton jako ciekawego potencjalnie kierunku pod też minuty dla, dla Arka Milika, więc czemu nie? Ja bym go chętnie w Anglii zobaczył, ale pytanie, czy, czy to jest najlepszy wybór z piłkarskiego punktu widzenia dla Polaka? Kiedyś bardzo chciał naszego napastnika, napastnika naszej reprezentacji, Leicester City bardzo długo ten klub go oglądał, ale wtedy wtedy nie trafił. No, dzisiaj myślę, że Leicester jest jednak klubem z innej półki niż West Ham United, ze względu na niedawno całkiem zdobyte mistrzostwo, występy w lidze mistrzów i, i to, co się wydarzyło choćby w, w ostatnich kilku latach, jeśli chodzi o punktowanie w każdym sezonie. Patrzę, czy nam się nie kończą pytania. Nie, który trener, Łukasz Jęcka pisze, który trener klubu spoza tak zwanej Big Six ma największe szanse, żeby w najbliższej przyszłości znaleźć zatrudnienie w jednym z tych klubów. Plus jakiego trenera spoza Premier League chcielibyście w niej zobaczyć? Ha! Czytanie eee, tak zwane z podwójnym dnem. Tak, dlatego sobie nawet, żeby mi było łatwiej, otworzę tabelę, żebym miał to. Aha, już widzę. Ralfa Hitler oczywiście. Na szóstym miejscu. Tak zupełnie serio. Ralf Hitler. myślę, że to jest facet na kluby z Big Six, bo jak sobie w Anglii wyrobisz markę to ciągniecie to mocno w górę, a poza tym Southampton już się dla jednego pewnego Argentyńczyka, który właśnie bierze taki katarski klub w Paryżu okazał niezłą trampoliną życiową i wydaje mi się, że Ralf Hazenhüttl to co dzisiaj jest rzadkością u wielu trenerów pokazuje, czyli Prze możemy sobie prześledzić nazwisko po nazwisku dzisiaj Southampton i przy tym każdym piłkarzu, jakbyśmy mieli taki fifowski overall przypisywać dzisiaj, a w momencie kiedy Hazenhüttl przejmował Southampton, to u każdego praktycznie byłby wyższy. I to jest dzisiaj gigantyczna zaleta e, Ralfa Hasenhytla. Także wydaje mi się, że, że to jest facet na, na Big Six. Zastanawiam się, czy, czy Nuno Espirito Santo też nie. Bo tak sobie myślę, że im więcej będzie tego grania w piłkę i widać to po tym sezonie, ten, ten, tym, ten futbol stanie się bardziej e, nakierowany na organizację gry, na grę z kontry, na... Podejście dość defensywne, ten piękny futbol zacznie umierać, a będzie żelazna taktyka i organizacja brała górę, i to, jest, to są duże zalety na Spirito Santo. I myślę, że to jest też człowiek, który wyrobi sobie markę w Wilkach i pójdzie wyżej, a spoza Premier League. Szczerze mówiąc, teraz nikt mi nie przychodzi do głowy. Rozmawialiśmy o Tuchelu, to, to niech będzie ten pierwszy przykład z brzegu. Tuchel, ja myślę, że Tuchel i Allegri, tutaj nie będziemy szukać tak. kwadratowych jej. Ja, no no wymyśliłem teraz, o, to też byłoby super, wymyśliłem teraz na poczekaniu zabawę, w którą możemy sobie pograć, wziąć kluby Big Six i y, wymienić w nich trenerów na tych, którzy pracują poza hmm. Big Six. Bo to, bo to będzie fajna, fajna zabawa. Teraz mi to wszyło do głowy, patrząc na tabelę, to będziemy to robić na zmianę. Ja zacznę. Mhm dałbym takiego Ralfa Hasen-Hitla do Arsenalu za Mazartetę i zobaczyłbym jakby wtedy kanonierzy sobie radzili. Po roku tak mniej więcej pracy jego. Dobry trop. I też właśnie a propos tego, że człowiek, który rozwija kluby, rozwija piłkarzy wewnątrz klubu, Arsenal dzisiaj stawia na młodzież i potrzebuje kogoś takiego z ręką do... Do młodych z Klopem najtrudniej. No ale dobra, wyrzucamy Jurgena Klopa, bo kto nam zabroni 11 stycznia tutaj w News Radio? No tutaj, znaczy, musi być z Premier League, bo jak nie, to... to nie, wiemy, nie, 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 że... tylko z Premier League, spoza Ach, Big Six. okej, okay, bo no. tutaj ten Steven Gerrard od razu wiadomo, wiadomo, że... Ale okej, okay, takiego Stevena Gerrarda możemy, możemy przyjąć. A gdybyś miał jednego z tych trenerów, którzy pracują teraz w Premier League, to kto by to był? Ja myślę sobie, że... Chciałbym zobaczyć Marcelo Bielsa w Liverpoolu. To mogłoby być Bielsa. ciekawe zjawisko. Też mi przyszedł Bielsa do głowy, bo boję się, że za chwilę wpadniemy w taką pułapkę, że nam wszędzie wyjdzie albo Bielsa, albo właśnie Hazenhytl, bo to też jest takie. Nie, wiesz kogo? Yy... Dobra, ok. Grama Pottera. Bo o. to byłby taki trener, który no, byłby w stanie pewnie z tym zespołem zrobić więcej niż z Brighton i wcale to może nie byłby aż tak nieudany eksperyment. Wiadomo, że nikt mu tego nie zaproponuje, tak, bo Jurgen tak, Klopp tak. jest jedyny w swoim rodzaju. Za zwalniamy Lamparda i kto za niego? Po, sen, po sentymentach powiedziałbym, że Carlo Ancelotti, bo ta Chelsea Carlo Ancelotti go grała przepięknie. Było takie pytanie tutaj, czy gdyby Carlo Ancelotti dysponował takim składem, jak dzisiaj dysponuje Lampard, to mówilibyśmy o zupełnie innej Chelsea. Też pojawiło się takie pytanie. No i tego, e, tego Ancelotti'ego myślę, że wielu kibiców Chelsea chętnie by z powrotem w klubie zobaczyło, ale jeżeli mamy szukać jakiegoś e, nowego kierunku, to ja się zastanawiam, może niekoniecznie przy Chelsea, ale czemu nie? E, kto kiedy sięgnie po Eddiego hała? bo przecież Eddie Hau siedzi i czeka cały czas na oferty. Myślę, że zanim Eddie Hau przejąłby klub z Top Six, Big Six, to po drodze przydałby się jeszcze jakiś jeden szczebel, taki właśnie West Ham czy taki. Mm, Taki Everton albo na przykład Leeds po Marcelo Bielsie ktoś taki, żeby jeszcze się troszkę z tą ligą otrzaskać, ale wydaje mi się, że Eddie Howe to byłby ciekawy kierunek, nie tylko potencjalnie w Chelsea. A ja bym wsadził tam Scotta Parkera. Piłka, byłeś świetny piłkarz, człowiek, który też bardzo chce, żeby w Fulham grało ofensywną piłkę, ale nie ma do tego materiału za bardzo ludzkiego. Coś czuję, że nigdzie nie wciśniemy ani Steve'a Bruce'a, ani Shona Dysha. Steve'a Bruce'a, zwalniamy o, Bruce o Loganera i dajemy Steve'a Bruce'a parę trofeów. Zdobył, myślę, że swoją wielką karierą zasłużył. Kibice Manchester United nie byliby zadowoleni z pewnością z takiej podmianki, ale no myślę, że taki Nuno Espirito Santo na Old Trafford, chętnie bym zobaczył takiego trenera. Albo w Tottenhamie. Jakoś tak mi się, jak to, jakoś tak korelują dla mnie ze sobą te te dwa kluby, te dwa style, czyli Wolverhampton i, i Tottenham. Oczywiście to, to, Tottenham ma troszkę lepszych wykonawców i też Nuno Espirito Santo miałby postawione zupełnie inne cele, ale pamiętajmy, że on z Wilkami też chciałby się bić o Ligę Mistrzów w ciągu najbliższych kilku sezonów. My tak mówimy co roga, to już minęły ze za dwa lata i, i chcieliby gdzieś tam mocniej pójść, pójść do góry. Nie tylko europejskie puchary, ale też Liga Mistrzów po to prostu. ja mam jeszcze jedno nazwisko, które pasuje mi do dwóch klubów z Big Six i w ogóle jestem ciekaw takiej hipotetycznej sytuacji, gdyby coś takiego zaszło. Brendan Rodgers albo do Manchester United, albo do Manchesteru City. Myślę, że w Manchesterze United... A, w ogóle nie poruszyłem Brendan Rodgersa, zaprzeszony z spoza Big Six. Tak, tak. To, Zobacz, że... a widzisz, to bardzo dobrze o nim, o nim świadczy. To prawda, ale myślę, że w Manchesterze City jakoś ideologicznie by się to wszystko łączyło, a w Manchesterze United yy, i może nawet yy, jeszcze kontynuując Kibice City, by to chętniej przyjęli niż Kibice Manchesteru United, bo jednak Rodgers się mocno kojarzy z pracą w Liverpoolu. To jest pierwsza rzecz. Yy, a po drugie, myślę, że. Yy, no bo w tym scenariuszu zakładamy wymianę Oleguna Rasulskiera. Myślę, że dla kibiców, którzy nie są specjalnie z Norwega zadowoleni, a jest taka duża grupa kibiców też wśród fanów United, to taki Brendan Rodgers nie byłby przekonującym krokiem w jakimś innym kierunku, ale podejrzewam, że to jest trener, który jeszcze kiedyś szansę w klubie z Wielkiej Szóstki w Anglii dostanie i potwierdzi to też pracą w Leicester City. Z tej dwójki może bardziej właśnie City ze względu na jakąś próbę kontynuacji po, po tym, jak odejdzie Pep Guardiola, ale no, złapałem się sam na tym, że nie wymieniałem Brendana Rogersa, otworzyłem sobie tabelę i przewijałem w dół w te kluby, a przecież Leicester City jest na trzeciej pozycji. No bo troszeczkę zaczynamy traktować to Lester City jednak jako członka Big Big Seven. Big Six nawet bym powiedział, bo, bo, bo przecież ta drużyna naprawdę gra w ostatnich latach bardzo dobrze. A propos Brendana Rogersa, jestem teraz w fazie czytania przedpremierowo dzięki uprzejmości wydawnictwa Sinek Fanon, Jestem w fazie czytania e, takich zapisków z sezonu mistrzowskiego Jurgena Kloppa, które mają się niedługo ukazać w Polsce. I to jest... Ta, ta książka ma taką specyficzną konstrukcję, to znaczy tam są wypowiedzi Jurgena Kloppa z konferencji prasowych, ale też jakby przed każdym meczem, co Klopp mówi. I tam przed meczem z Leicester on wypowiada się w taki bardzo ciepły sposób na temat Brendana Rogersa, mówiąc, że to jest trener, który zbudował fundament absolutnie pod jego Liverpool. E, I że bardzo szanuje jego pracę, także to tak... To to myślę, że jak już czytał to, albo to przeczytał Brendan Rodgers, to będzie mu bardzo miło, że, że klopa aż tak bardzo mocno docenia jego pracę. Być może Niemiec miał okazję sam mu to po prostu powiedzieć. No, natomiast no, ja, ja powiedziałem na początku o Arsenalu i powiedziałbym Rodgers do Arsenalu. To byłby chyba, chyba najlepszy strzał. Nie mógł też podpaść swojemu rentierowi Jurgen Klop, bo znamy tę historię, że on wynajmuje czy wynajmował ten dom, w którym, który kupił w Liverpoolu Brendan Rogers i po zwolnieniu szukał tam lokatora i trafiło na Jurgena Klopa, więc no, mógł się tak pół żartem, pół serio Niemiec narazić i za chwilę zamki w drzwiach byłyby wymienione, więc. Kto wie, czy to nie jakaś kurtuazja. A to śmieszne, bo kiedyś chyba z Andrzejem Twarowskim pojechaliśmy na mecz Liverpoolu z Chelsea na Anfield i wiózł, wiózł nas taksówkarz taki bardzo ogarnięty w tematach Derec. Mhm. Opowiadał nam różne rzeczy, kiedy jechaliśmy przez Liverpool. I to właśnie od niego jako pierwszego usłyszałem to, że Jurgen Klopp będzie mieszkał w tym samym domu, co Ambrena Roży. On to w ogóle nam sprzedawał jakąś <noise> ogólnoświatową sensację. Patrzę sobie, jakie są jeszcze ciekawe pytania. Jak przewidujecie Carabao Cup, ten finał pomiędzy Manchesterem City a Tottenhamem? Guardiola kontra Mourinho, bardzo ciekawie to się zapowiada. Wiemy, że City wyspecjalizowali się w ostatnich latach w zdobywaniu tego trofeum. Tak wszyscy niby kręcą nosem na ten puchar ligi, a taki Jose Mourinho to przyjąłby to z otwartymi ramionami, wyciskał, wycałował i polerował jeszcze codziennie w gablocie. To prawda, i w Tottenhamie w ogóle jest posłucha trofeów od 2008 roku i też Pucharu Ligi. Wtedy, wtedy Juan de Ramos, jeśli się nie mylę, po to trofeum sięgał. Dużo czasu bez jakiegokolwiek trofeum dla, dla klubu tych rozmiarów, więc to by na pewno znaczyło coś więcej też dla, dla Tottenhamu. Przewidywać możemy pewnie tak, jak jeśli chodzi o to, jak ten mecz będzie wyglądał, tak jak wyglądały wszystkie mecze Tottenhamu z czołówką i też m.in. z Manchesterem City. I tutaj na pewno najważniejsze będzie to, jak skuteczne będą obydwa zespoły, bo Tottenham pokazał w tym sezonie, że wystarczy mu pięć sytuacji, żeby strzelić 2-3 gole, a City podkazało, że ma takie mecze, gdzie 25 strzałów nie wystarcza do tego, żeby strzelić więcej niż jednego gola. I ten mecz, wiemy też, że Puchar Ligi swój finał przesunął w tym, w tym roku, więc na razie typowanie myślę nie ma sensu, bo w zupełnie innej rzeczywistości za chwilę się te oba kluby spotkają, ale taki właśnie ciekawy przypadek, gdzie na tym finale będzie obu stronom zależało, bo Guardiola to sobie nawet na przecież tarczę wspólnoty zawsze dolicza, tam mówią, zdobyłeś potrójną koronę, on poprawia po czwórną, bo dlaczego wy w Anglii nie liczycie super pucharu do, do dorobku? Major Trophy to się nazywa, to ten odwieczny spór pomiędzy Liverpoolem a Manchesterem United, kto tak, ma więcej tak. trofeów. No Anglicy wychodzą z założenia, że jeżeli grasz o jakieś trofeum jedno, jedyne spotkanie, to to nie jest Major Trophy, na przykład też uparcie długo nie liczyli super pucharów Europy, bo to jest taki gloryfikowany sparing z ich. To jest procesu, trofeum wynikające ze zdobycia trofeum, więc tak, jak tak, już to tak, jedno tak. zostało zdobyte, to nie można go rozszczepić na dwa trofea. Tak, szczególnie, ta, że jest mamy filozofy. sytuację w tarczy wspólnoty, gdzie możesz być zdobywcą dubletu i logika nakazywałaby nie rozgrywania tarczy wspólnoty, a grać z wicemistrzem i ten wicemistrz może zdobyć czy wspólnoty, więc... teoretycznie nie powinno go w ogóle... No właśnie, no, więc rozumiem być. tutaj te dwie szkoły, a tutaj ciekawy przypadek, że obu stronom będzie mocno na Pucharze Ligi zależało. Jan Bajorek, to jeszcze przed przerwą takie podwójne pytanie od naszego słuchacza. Największe plusy i minusy komentatora, dziennika pracy komentatora dziennikarza sportowego i pytanie z innej beczki zupełnie. Największe pozytywne zaskoczenie tego sezonu Premier League to tak zaczynając może od, od tyłu, największe pozytywne zaskoczenie tego sezonu Premier League to myślę, że mimo wszystko jednak, chociaż nie wiem czy to nazwać zaskoczeniem, na pewno postawa Southampton, na pewno postawa Manchester United w lidze, który naciska na tym etapie sezonu na Liverpool, to myślę, że, że to jest coś, czego się nie spodziewaliśmy, a, a zawsze... Powtarzałem w każdej audycji, w której występowałem, że Liga potrzebuje bardzo silnego Manchester United, bo to jest zawsze klub, który generuje pewnego rodzaju emocje, jakich nie są w stanie wygenerować niektóre inne angielskie kluby. I nie tylko w Anglii, ale też poza Anglią, bo to jest gigantyczna baza kibiców, czy za oceanem, czy w Azji. No po prostu nie ma tutaj. Na czym się specjalnie Nie wiem, jak ty to widzisz? Pozytywne zaskoczenie to jest dla mnie poszerzenie się czołówki, bo troszkę już przejadły mi się sezony, że Mistrz musi mieć 95 punktów i 15 przewagi nad Wicemistrzem, bo to zabija emocje i w ogóle dobrze się ten sezon ogląda. Trudno się o nim mówi, bo możecie to wszystko ugryźć po trzech tygodniach i, i się okaże, że mocno pomyliłeś, ale to jest fajne z takiego neutralnego punktu widzenia, więc to taki może większy, bardziej ogólny wniosek co do tego sezonu. Co do pierwszego pytania, największy plus pracy, pracy dziennikarza sportowego, komentatora, to jest to, że po prostu robisz to, co kochasz i to jest nie do przebicia. Przesłania chyba. wszystkie minusy, prawda? Tak, no minus, po prostu jest to dość nieregularny tryb pracy, bo to nie jest tak, że każdy sobotni wieczór mamy wolny, a raczej w większości nie mamy, ale to punkt numer jeden i ta pasja do tej pracy przysłania. Wszystkie jakieś mniejsze nie, rzeczy, które się z tym wiążą na niekorzyść. Minus to na pewno brak wolnych weekendów, tak. kiedy większość ludzi po prostu odpoczywa, bawi się, nie wiem, jak jeszcze nie było pandemii, wychodzi sobie na imprezę, na piwko. To, to człowiek czasami musi się zwijać, zwijać z wesela w godzinie, tam na przykład 12 w nocy, bo, bo następnego dnia ma, ma mecz i, i, i też chyba tych meczów przez to, że jest coraz więcej pracy jest coraz więcej i ja miałem taki prześlizg przez grudzień, że miałem chyba 25 meczów i programów. Łącznie plus, nie liczę tutejszych audycji, więc... Ja to... właśnie sobie zliczyłem, że na tym etapie tego sezonu mam tyle meczów skomentowanych, co przez cały poprzedni, więc rzeczywiście fakt, że teraz tych transmisji jest... Każda, każdy mecz jest osobno transmitowany, też przyspieszył cały ten cały ten młynek i to właśnie nieregularność swojego takiego życiowego kalendarza no Jest chyba jeszcze bardziej przez to rozchwiana, ale po prostu to jest też taka praca, że dostosowujesz całą resztę do tych swoich obowiązków, i nawet pewnie bardziej to ludzie naokoło Ciebie czują, że, że są podporządkowani Twojej pracy niż, niż Ty samą, bo dla Ciebie to jest coś jak nie, naturalnego. To trzeba wymienić ludzi, którzy są <laughs> ludzi wokół. Na szczęście nie mamy takich problemów w domu, ale. Ale chciałem jeszcze powiedzieć o tych minusach, że dla mnie takim minusem jest to, że kiedy jest bardzo dużo zagęszczenia meczów, to trochę się nieuczciwie czuję w stosunku do samego siebie, że nie jestem tak przygotowany, jakbym chciał. To znaczy, już nie mam takiego momentu oddechu, odłożenia czegoś, żeby sobie o czymś poczytać, tylko praktycznie wykonuję tak. to zadaniowo. Trochę to kiedyś e, zresztą w znakomity sposób opisał to w jednej ze swoich powieści, Haruki Murakami. Ja już może gdzieś się kiedyś do tego odnosiłem, ale ale powtórzę, bo warto, warto sobie temu myśl zapamiętać. On um, opisywał jednego ze swoich bohaterów, który um, pisał jakieś tam przewodniki, um, powiedzmy, um, po, po różnych krajach i że nazywał to kulturalnym odśnieżaniem, czyli że spada śnieg, um, na niego taki śnieg um, informacji, rzeczy do zrobienia i trzeba po prostu przed tym domem co rano wyjść i, i, i odśnieżyć. Zresztą tak jest z wieloma zawodami. Um, Twórczymi paradoksalnie, że jeden też z polskich scenarzystów, już chyba Piotr Wereśniak, który napisał kilka niezłych scenariuszy, powiedział, że pisanie to jest tak naprawdę nic więcej jak ból dupy. <noise> że trzeba usiąść, zrobić i napisać, postarać się, żeby nikt w tym czasie nie przeszkadzał ja się w tym, ja się z tym absolutnie zgadzam, trochę podobnie jest z przygotowaniem do meczu, bo dla mnie przygotowanie do meczu to też pisanie, bo wszystkie notatki robię ręcznie. zresztą ty, ty też, jesteśmy trochę wymierającym gatunkiem i tak sobie powolutku, a nawet nie powolutku, bo już troszeczkę czasu upłynęło, jesteśmy z wami 50 minut na antenie od 16, dokładnie 49 oczywiście, tymi z was, którzy słuchają nas na żywo w Nuance Radio, bo zawsze tak się przyłapuję na tym, że jak mówię na antenie, to tak trochę dziwnie, bo przecież nie ma żadnej anteny, ale, ale chciałem powiedzieć, że warto też słuchać nas na waszych ulubionych platformach streamingowych, a najlepiej po prostu w aplikacji Nuance Sport, bo tam podcasty, które są zapisem naszej audycji na żywo, wpadają i możecie sobie je odtwarzać w dowolnej chwili w zakładce podcasty. Jak nie macie czasu tego wysłuchać, można sobie zapisać na później i też poczytać troszeczkę ciekawych treści. E Ludzie mają różne teorie spiskowe. Adrian Zawadka pisze pytanie, ale to takie tak jakby pytanie z odpowiedzią. lid celowo odpadło z Pucharu Anglii? Jak myślicie? Uważam, że chcą poświęcić się w, sto, w 100% na, na grze w lidze. Nie sądzę, żeby, żeby Marcelo Bielsa chciał przegrać e z tego typu rywalem 0 do 3 nie, nie, się żegnać. Nie, nie dopatrujmy się teorii spiskowych tam, gdzie ich nie ma, po prostu przegrali, bo czasami występuje jakiś chyba element, nie wiem, zlekceważenie. gdzieś cały czas tu miałem otwarty ten skład, w jakim lidz zagrało i tam mamy Powedę, mamy Rodrigo, mamy Eldera Kosztę, mamy Pascala Strałka, mamy Alioskiego, mamy Hernandeza, który ma największe doświadczenie na poziomie Premier League, mamy Liama Coopera i Kalwina Philipsa, to jest naprawdę bardzo mocny skład. To powinno być. 0,5, aż w drugą stronę, więc nie ma żadnej wymówki na to. Nie no, na pewno nie będą narzekać na odpadnięcie i myślę, że w ogóle e, te puchary krajowe, no teraz to już FA Cup, tylko to fajnie by było, gdyby się te kluby z dalszego szeregu włączyły do walki o trofeum, bo w, w ostatnich latach jednak w FA Cup od ćwierćfinałów to zostawali. Raczej przedstawiciele Big Six z jakąś lekką domieszką, a później w finale i tak zostawali sami najwięksi, a fajnie by było zobaczyć Everton, Aston Villa, takie kluby idące tutaj mocniej po swoje w, w pucharze, bo też czekają długo na, na jakiekolwiek trofeum, przecież Everton od 95, a Aston Villa jeśli się nie mylę od 96 roku, więc to by było też fajne przełamanie i pokaz yy, siły, że te drużyny idą w górę. Patrzę na te pytania, bo część z nich się, się powtarza. Tymon Gierałtowski. Bardzo ładne połączenie imienia i nazwiska, który piłkarz z Premier League ma potencjał, by zdobyć złotą piłkę. Niedawno usłyszałem, to chyba Sean Gouter powiedział, że Phil Foden jest takim dla niego naturalnym kandydatem, by w ciągu kilku lat po to, po to sięgnąć, ale myślę, że to jest e, za trudne pytanie, żebyśmy na nie mogli odpowiedzieć dzisiaj. Natomiast możemy sobie pogdybać, bo nikt nam tego nie zabroni. Może to być ewentualnie Mohamed Salah, tak sobie myślę, że musiałoby się tutaj kilka rzeczy złączyć po stronie Liverpoolu i tych pucharów eee, największych ta drużyna musiałaby pozdobywać, więc ewentualnie Salach. Może w jakiejś perspektywie Bruno, bo to jest na tyle dobry piłkarz, że można go w tej konwersacji gdzieś widzieć. Kevin De Bruyne? Też musiałoby się duże rzeczy ułożyć pod, pod Manchester City, ale chyba właśnie trzeba zacząć patrzeć w takich piłka na takich piłkarzy trochę młodszych. Tego dzisiaj taki strzał z Fodenem może się wydawać przedwczesny, ale kto wie, za 4 lata to będzie topowy pan piłkarz, więc może, może właśnie gdzieś pod, pod tym względem. Na razie się będę trzymał jednak tych bardziej sprawdzonych w czołówce nazwisk, czyli może salach przy, przy jakimś wybitnym roku. Przykład. Um... Roberta Lewandowskiego pokazuje, że jeśli nie grasz w Realu albo w Barcelonie, czytaj, nie chcesz Messi albo Ronaldo, grasz w klubie bardzo dużym, to musisz z tym, ale nie tak wielkim w mniemaniu ludzi jak Real i Barcelona, to, no bo wtedy sięgali naj, najczęściej mm. po to żeby ktoś mi zaraz mnie nie zarzucił, że myślę, że Ronaldo dalej gra w Realu Madryt. Spokojnie, to musisz ze swoim klubem zdobyć wszystko. Nastrzelać do tego mnóstwo tak. goli, i wtedy po taką nagrodę możesz sięgnąć. Bo przez lata mówiło się, że Robert tej nagrody dostać nie może, bo gdzieś tam nie jest szeroko rozpoznawalny. No już po tym, jak wygrywasz Ligę Mistrzów e, i do tego dokładasz parę jeszcze innych rzeczy, to, to jednak to się staje moim zdaniem mniej marketingiem, a bardziej taką wykładnią sportową. I tu się zgadzam z Tobą, że jakiś piłkarz Premier League typu Salach De Bruyne. Przy zdobyciu podwójnej korony, typu Puchar Europy, Puchar Ligi Mistrzów Plus, mistrzostwo na krajowym podwórku, to, to jest to jest właśnie taka prosta droga do tego, żeby potem złotą piłkę sięgnąć, o ile ona będzie wręczana. No właśnie, bo jeszcze, jeszcze to dochodzi, ale tak, no dzisiaj też De Bruyne i Salech zbliżają się do 30 i ta kariera się trochę, ta długość kariery, tego prime'u nawet tej karierze, się przesuwa dzisiaj do 34-5 roku życia piłkarza cały czas śrubują dobre liczby, więc jeszcze jeden i drugi ma, ma kilka lat, żeby coś takiego osiągnąć. Zobaczymy, jak się City przebuduje, bo wątpię, że jest tam, rozmawiamy 11 stycznia, więc nie można niczego przesądzać, ale w tym roku, czy City, czy Liverpoolowi będzie trudno pewnie wygrać i Ligę Mistrzów, i swoją własną ligę, a taki scenariusz, tak jak mówisz, to jest przykład Roberta Lewandowskiego, pokazuje, że no musisz zgarnąć wszystko z przednosa całej reszcie, żeby w ogóle w tej konwersacji być w, w jakiejś wąskiej grupie, bo i tak Lewandowski teraz zabrał z dużą przewagą te, te, te głosy, ale myślę, że gdyby tam jeden lepszy, troszkę lepszy sezon miała na przykład Barcelona, to Messi tak siłą rzeczy by mu te głosy po prostu zabrał i tak też będzie się działo. To jest fajne, że może ten okres po Messi mi Ronaldo nie będzie miał jednego czy dwóch Wybijających się piłkarzy, ale to bez królewie wcale nie musi być nudne, bo, bo trochę ta nagroda będzie zmieniała ręce. Dobra, to my dzisiaj powolutku się będziemy z Wami żegnać. E, tradycyjnie usłyszymy się za tydzień i wtedy już będziemy roz, rozmawiać sobie o tym, co wydarzyło się w meczach Premier League. E, dzisiaj udało się odpowiedzieć na większość pytań, które podrzucaliście na mojego Facebooka, więc bardzo się z tego powodu cieszę, bo dawno takiej e, formuły żeśmy nie stosowali. Był na to czas, był rozmach. Mam nadzieję, że zadowoleni. Są Państwo Michał Gutka i Przemek Ruski. Byliśmy z Wami przez ostatnich 55 minut. KVP nas tutaj elegancko realizował, Dima to wszystko zarejestrował, także będziecie mogli słuchać podcastu i będziecie, będziecie też mogli to obejrzeć na moim kanale YouTubeowym. Kick Off. To wszystko na dzisiaj. Cześć, pa!